Cześć, witajcie. Jesteśmy na stoisku Sony na targach IFA 2014 i widzicie teraz flagowiec japońskiego producenta, czyli Xperia Z3. Na dobrą sprawę smartfon bardzo podobny do poprzednika, czyli do Z2, bardzo podobnie wykonany. Tutaj zmieniła się tak naprawdę ramka, ona też jest aluminiowa, ale jest tutaj, można powiedzieć, technologia Liquid Frame. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że ta ramka tutaj okalająca całe urządzenie nie jest jednorodna. Jak tutaj się przyjrzycie na rogach, ona jest taka ponacinana, składa się po prostu z części. To przede wszystkim pomaga przetrwać jakiś, powiedzmy, upadek tego telefonu, że ta ramka będzie bardziej absorbować całą siłę uderzenia. Jeśli chodzi o samą specyfikację, tutaj tak naprawdę zmiany są kosmetyczne, bo z przodu mamy ten sam ekran, czyli IPS 5,2-calowy o rozdzielczości Full HD, oczywiście z technologią autorską Triluminos. Kolory tak naprawdę są bardzo, bardzo przyzwoite. Tutaj w Z3 delikatnie poprawiono tak naprawdę kąty widzenia, więc są jeszcze szersze. Ten ekran naprawdę może się podobać, bo zarówno kolory, jak i nasycenie tych kolorów w przypadku IPS-a są naprawdę, naprawdę niezłe. Oczywiście przód, jak i tył jest pokryty szkłem Gorilla Glass. No tutaj to palcowanie, to odbijanie paluchów niestety jest normalne, zarówno z tyłu, jak i z przodu. No i rzućmy sobie okiem tak naprawdę na wygląd tego urządzenia, zaczynając od góry. U góry mamy mikrofon, obok mamy port mini jack 3,5 mm. Prawa krawędź to z kolei pod zaślepką slot na karty microSD. I jeśli już jesteśmy przy pamięci, przy karcie, ten telefon ma, jak pamiętam, 16 GB wbudowanej pamięci, ale tą pamięć możemy rozszerzyć właśnie za pomocą kart microSD o kolejne nawet 128 GB. Poniżej mamy przycisk włącznik, taki charakterystyczny dla serii całej Xperia Z. Poniżej przyciski głośności i na samym dole fizyczny przycisk aparatu. To też przede wszystkim z tego też słynie seria Xperia Z, że ma właśnie ten fizyczny przycisk spustu migawki, który ułatwia przede wszystkim wykonywanie zdjęć. Dolna krawędź jest praktycznie goła, w całości nic tutaj się nie znajduje. I lewa krawędź. Mamy przede wszystkim, jak dobrze widzę, chyba to jest głośnik. Powyżej mamy konektory do stacji dokującej, no i port mikro USB też pod taką zaślepką. Tył, jak wspomniałem, szkło Gorilla Glass, jest oczywiście technologia NFC i jest ten sam aparat co Z2 tak naprawdę, bo tutaj mamy też, jak widzę, 20,7 megapiksela, oczywiście Sony Exmor RS, także tutaj to wszystko co znamy. Oczywiście aparat robi bardzo, bardzo fajne zdjęcia w nocy. Mamy diodę doświetlającą, ale co też najważniejsze, tutaj mamy nagrywanie filmów w rozdzielczości aż 4K. Przez to, że ten design jest taki trochę bardziej zaokrąglony, no, telefon naprawdę lepiej leży w dłoni. Nie jest to już taki bardziej bardzo kanciasty design. To myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że po prostu Z3 jest chyba najlepiej wyglądającym flagowcem z całej tej serii, która tutaj się pojawiła. I też zmiany dosięgły też wagi na przykład, bo waga to jest 152 gramy. No i sam profil tego urządzenia ma jedynie 7,3 mm grubości. Jeśli chodzi o jakąś inną jeszcze specyfikację, no to mamy tutaj w środku Snapdragona 801 o maksymalnym taktowaniu 2,5 GHz i wzbogacony jest tutaj ten układ o 3 GB pamięci RAM. Oczywiście też ważną zmianą w Xperia Z3 jest to, że poprawiona została wodoodporność, odporność na wodę, odporność na zanieczyszczenia, ze względu na to, że smartfon obsługuje IP65 i IP68, czyli mówi to nam o tym, że smartfon możemy swobodnie zanurzyć w wodzie do maksymalnie 1,5 metra przez około pół godziny, tak podaje specyfikacja. To jest po prostu o te pół metra więcej niż w poprzedniku. Tak prezentuje się właśnie Sony Xperia Z3, akurat w kolorze czarnym. Ogólnie smartfon będzie dostępny w 4 kolorach. Będzie jeszcze biała wersja, taka złotawa wersja i też wersja z kolorem zielonym. Dzięki za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.